Adrian Kłos znany jest przede wszystkim z głośnych produkcji kontrowersyjnego reżysera, Patryka Wagi. Wystąpił w Pętli, Polityce czy Badboju. Sława sprawiła, że od jakiegoś może liczyć na wiele ciekawych ról w filmach o podobnym klimacie, na przykład produkcji Underdog oraz Jak pokochałam gangstera. Jakby tego było mało, już na początku 2024 roku zobaczymy go w akademii pana Kleksa. Oprócz bycia aktorem, Adrian Kłos jest też wrażliwym na krzywdę człowiekiem. Będąc świadkiem groźnej sytuacji na drodze, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Zajechał drogę podejrzanemu pojazdowi, ale na tym nie koniec. Adrian nie pierwszy raz dokonał zatrzymania. Do podobnej sytuacji doszło już w 2020 roku na warszawskiej obwodnicy. Zatrzymał wtedy mężczyznę, który prowadził pod wpływem. Tym razem jego wątpliwości wzbudził Nissan, który w oczywisty sposób wymusił pierwszeństwo. Według niego, jak zdradził w rozmowie z WP, kierowca jechał bardzo niepewnie. Kropka kierujący wjeżdżał na przeciwległy pas, zahaczył dwa razy o pobocze. Na rondzie zahaczył dosyć mocno kołem. O wysepkę znajdującą się na środku. Opisywał aktor musiał podjąć szybką decyzję. Ponieważ miał już doświadczenie w takich działaniach, zajechał Nissanowi drogę. Zatrzymanie pojazdu się udało, ale podejrzany uciekł w kierunku lasu. Aktor bez chwili namysłu pobiegł za nim. Złapał kierowcę, obezwładnił go i wezwał policję. Kiedy kierowca się już uspokoił, zaczął prosić o wypuszczenie go, proponując jednocześnie dużą ilość gotówki, którą miał przy sobie, jeśli go tylko wypuszczę, opowiadał aktor. Zatrzymano okazał się obywatelem Białorusi. Zatrzymanie potwierdziły służby ze starych babic. Choć niektórzy uważają, że Adrian ryzykował w ten sposób swoim bezpieczeństwem, inni są mu wdzięczni za wzorową obywatelską postawę. Trzeba przyznać, choć sytuacja jest poważna, podobna scena bez problemu mogłaby się pojawić w niejednym filmie akcji. Kto wie, może, Patryk Wega lub inne zaprzyjaźnione z głosem reżyser już zaciera ręce, by zaangażować go w podobną scenę. W końcu, skoro ma doświadczenie w podobnych sprawach, na pewno poradziłby sobie z takim aktorskim wyzwaniem. Może nawet Patryk Wega rozważyłby taki angaż, gdyby nie to, że ma teraz ręce pełne roboty. Choć ostatnio podzielił się z internautami relacją z koncertu Billie Eilish, na który wybrał się do Paryża, większość czasu spędza na planie. Ja z jednej strony, wychowałem się w komunistycznych czasach, w komunistycznej Polsce. Z drugiej strony ukształtowała mnie kultura Hollywood. Chcę, za pomocą języka zachodniego, kino opowiedzieć coś o bogatej kulturze wschodu. Opowiadał niedawno Patryk o swoim najnowszym dziele Putin, które będzie można obejrzeć już w 2024 roku. Wybierzecie się do kina? Czytaj też: Oni przeszli największe metamorfozy. Utrata wagi i zmiana wizerunku to nie wszystko. Patryk Wega schudł niemalże 50 kg. Pięć razy dziennie jadł te same produkty. Patryk Wega prezentuje się na bogato: niewyprasowana koszula, auto za dwa miliony, i buty za dwie minimalne krajowe.